Gminy, które stanęły w obronie rodziny i dzieci, stracą unijne pieniądze. Takie sygnały otrzymują ich włodarze ze strony urzędników wojewódzkich i rządowych. W 2019 roku kilkadziesiąt gmin i powiatów przyjęło uchwały w obronie rodzin i dzieci przed szkodliwymi ideologiami. Taką decyzję podjęli radni Gminy Tuszów Narodowy na Podkarpaciu, mówi wójt Andrzej Głaz. Mieliśmy prawo wypowiedzenia się jako. E... Radni, ale też jako rodzice, dziadkowie mamy prawo, jak będą wychowywane nasze dzieci. Uchwały stały się powodem szantażu. Komisja Europejska uznała, że obrona wartości i rodziny jest sprzeczna z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, a samorządy dyskryminują mniejszości seksualne. Tymczasem w uchwałach chodziło o ochronę najmłodszych. Światowa Organizacja Zdrowia, z której korzystają środowiska LGBT. Chcę chcielić takie rzeczy, o których nawet aż trudno mówić na antenie, i to od najmłodszych lat. Bruksela powołuje się na kartę praw podstawowych, ale jej zapisy Polski nie obowiązują. Wielokrotnie mówił o tym rząd w kontekście sporu z Komisją Europejską w sprawie sądownictwa. Wydaje się, że tu jest konieczny nie tylko opór samorządowców, ale i pomoc władz polskich. No bo to jest działanie bezprawne, to jest jednak szantaż. Komentuje politolog profesor Mieczysław Ryba. Większość samorządów w obawie przed utratą unijnych środków i poradach ministra Waldemara Budy wycofało się z uchwał krytykowanych przez Brukselę. Samorządy, które je utrzymały są obecnie przekonywane przez urzędników rządowych i wojewódzkich, że stracą środki. Wcześniej samorządowcy byli straszeni przez rzecznika praw obywatelskich, poprzedniego i obecnego groźby są nam przedstawione, że gmina nie otrzyma żadnych środków unijnych. Jako gmina Lipinki mówi Czesław Rakoczy, wójt gminy Lipinki, która nie wycofała swojej uchwały, ale uchylił ją wojewódzki sąd administracyjny. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wciąż nie jest rozstrzygnięta. Nie potępiając nikogo, Uważamy, że czynimy dobrze. O sprawę uchwały zapytaliśmy rzecznika rządu, ministra Piotra Millera. Wdrażamy środki unijne teraz, które są w nowej perspektywie unijnej i tyle. Szczegółowo, tak jak mówię, musiałoby Ministerstwo Funduszy odpowiedzieć, bo nie wiem, czy tam są jakieś procedury pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w tej chwili. Zapytaliśmy Ministerstwo Funduszy i otrzymaliśmy odpowiedź. Oto jej fragment. Nie ma zapisów w umowie partnerstwa, który stwierdza, że należy odebrać lub nie przyznać środków z umowy. Partnerstwa gminom czy powiatom, które wprowadziły uchwały o wolności od ideologii LGBT. Ministerstwo dodaje, że tylko wyrok sądu stwierdzający konkretny przykład dyskryminacji mógłby doprowadzić do odebrania środków. Członkowie rządu w rozmowach z samorządowcami mówią jednak wprost. Komisje Europejskie tak postanowiły i marszałek województwa Małopolskiego. Między innymi nie może gminie przyznać środków. Spór o pieniądze z wartościami w tle odbywa się w momencie, gdy kierownictwo prawa i sprawiedliwości oficjalnie poparło obywatelski projekt ustawy w sprawie obrony dzieci przed seksualizacją. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek apeluje do rządu o konsekwencje w czynach. Na początku tego roku w Komisji Europejskiej zamknięto sprawę uchwał w obronie rodziny. Dlaczego mamy się teraz wycofywać z tych uchwał? To byłaby zdrada ideałów. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a widmo Zebrania środków może dotknąć także samorządy współpracujące z gminami, które utrzymały uchwały oraz przedsiębiorców, którzy działają na ich terenie.